Cześć, tutaj Piterek i witam w odcinku eVloga o tytule tym razem, o tytule Rok z Teslą. Otóż niedawno minął dokładnie rok, od kiedy odebrałem ten oto samochód. Przypominam, to jest Tesla Model 3 Long Range z napędem na wszystkie koła, dwusilnikowa, wyprodukowana w Chinach, w gigafabryce Shanghai. I z rocznika 2023, z początku rocznika 2023, to jest ten rocznik, gdzie był taki, powiedzmy, ostatni średni lift przed niedawno wypuszczoną Teslą z projektu Highland. Model 3 oczywiście. Więc podsumowując. Ja tu Wam być może zrobię jeszcze przebitkę ze statystyką. No i tutaj obiecana przebitka. Jak widać przejechałem 15 270 km. Zużyłem łącznie 2659 kWh i średnio zużyłem energii 174 Wh na kilometr. Natomiast w tym momencie, ja dzisiaj trochę jeździłem po mieście, dlatego ta statystyka może być zaburzona w sensie samego czasu tego roku, ale leciutko. Natomiast już Wam powiem, że mam tutaj podliczone całość zużycia od samego początku i przejechałem 15 297 km, teraz mi pokazuje. Łącznie zużyłem na to 2665 kWh energii ze średnim zużyciem 174 Wh na kilometr. I tutaj chciałem dodać, że to zużycie jest z użyciem przy moim wykorzystaniu tego samochodu, czyli dużo tras, dużo autostrad, dużo dróg szybkich, dość mało jeżdżenia po mieście. 174 Wh na kilometr. Tak to się przedstawia. Więc teraz takie pytania. Pierwsze pytanie, które sam sobie zadaję. Czy jestem zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Ten samochód w wielu wypadkach mnie pozytywnie zaskoczył. Nawet mimo tego, że już wcześniej nim jeździłem, przed dokonaniem decyzji o zakupie. Ma dużo fajnych rzeczy, ma parę wad, ale o tym za chwilę. Chciałbym tak w skrócie właśnie w pytaniach na razie odpowiedzieć. Więc drugie pytanie jest takie. Czy kupiłbym go ponownie? I teraz tak. W sytuacji, w której się wtedy znajdowałem, ja finansowej i też w tych cenach, w jakie wtedy te Tesle były dostępne, no to tak. Przepaść wtedy między modelem 3 a modelem Y była duża, jeżeli chodzi o wersję long range. Za duża, żebym rozważał kupno modelu Y. Więc kupiłem model 3. Z wiedzą o tym, że to jest sedan, tak, że ma trochę mniej miejsca niż Y i tak dalej. W obecnej sytuacji, kiedy te ceny się zbliżyły do siebie lub wręcz wyrównały, szczerze mówiąc, poważnie zastanowiłbym się nad Teslą Model Y. Z tego tylko powodu, że ma więcej miejsca. Teraz tak. Przejdźmy do rzeczy takiego
bardziej luźnego podsumowania tego roku, co mi się podoba, co mi się nie podoba. No i w sumie tyle. Więc tak, co mi się podoba? Podoba mi się jazda. Podoba mi się to, że mam dużo mocy, ale też bardzo precyzyjnie kontrolowanej. Podoba mi się to, że jest to samochód bardzo zwrotny, też skrętny, bardzo dobrze nim się manewruje, bardzo dobrze nim się jedzie, trzyma się drogi, nie buja nim. No i ze względu na też napęd na cztery koła, w cięższych warunkach, taki śnieg, jakieś błoto, jak jest ślisko, też daje radę. Oczywiście nie próbowałem nim na jakieś offroady jeździć, czy takie rzeczy. I raczej bym się chyba nie odważył jednak, bo on do tego nie służy troszeczkę. To jest samochód z niskim zawieszeniem. No jest po prostu z niskim zawieszeniem i po prostu na bardziej wybojstej drodze mógłby to być problem, albo na większych podjazdach. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś właśnie, tylko jeżeli to są warunki, czyli właśnie błoto, śnieg, ślisko, to sobie super radzi, moim zdaniem. Co jeszcze z rzeczy fajnych? Fajne jest oprogramowanie. Oprogramowanie jest naprawdę, no, chyba jednej z najwyższych klas. No, oczywiście nie porównywałem jakoś specjalnie do innych samochodów, tak, możliwe, że jakieś tam inne marki, nawet te bardziej tradycyjne, gdzieś tam w tym oprogramowaniu się posunęły i można mają jakieś opcje, których tu nie mam, ale jest to wszystko responsywne, jest to wszystko czytelne, wygodne w użyciu. No, czego chcieć więcej tak naprawdę. Tutaj zdecydowanie nie mam zastrzeżeń poza takimi może drobnymi niedorodnościami, ale na przykład na pewno mam zastrzeżenie do tego, jak są zrobione automatyczne wycieraczki. Automatyczne wycieraczki to jest tragedia. I mówię to teraz, właśnie zaczął się sezon jesienny, były jakieś deszcze, miałem jakieś trasy w gorszych warunkach pogodowych i mimo, że nie było to jakoś może bardzo niebezpieczne, to jednak te wycieraczki nie działały dobrze. Najbardziej mnie chyba denerwuje to, jak one włączają się na sucho. Czyli po prostu się aktywują, bo na przykład szyba jest brudna od owadów, albo no takie rzeczy. I on to niestety wykrywa wtedy jako deszcz i próbuje, że tak powiem, to zetrzeć. No tak to niestety jest zrobione na tych kamerach, no nie zrobili tego jeszcze dobrze. Mam nadzieję, że będą to usprawniać. No ale no to jest jedna z takich gorszych rzeczy, że się tutaj, które są lepiej prawdopodobnie zrobione w innych samochodach. Co mi się jeszcze w oprogramowaniu podoba? No automatyczne aktualizacje mi się podobają. Od momentu zakupu tego samochodu doszły mi w tym samochodzie nowe funkcje. Takie jak automatyczne wyłączanie kierunkowskazów zamiast kierunkowskazów impulsowych. Takie jak menu na
pokrętle, które wcześniej potrafiło obsługiwać tylko media, a teraz potrafi też obsługiwać dużo różnych innych rzeczy, jak się przytrzyma dłużej. Zmienić temperaturę, można tutaj nawet sobie sprawdzić to. Temperaturę, prędkość wentylatora, prędkość wycieraczek, jasność ekranu. Zapisać da się nagranie rejestratora, da się zmienić tryb przyspieszania, da się ustawić ogrzewanie kierownicy, da się włączyć kamerę, da się włączyć odstrzanianie, da się sterować światłem górnym i da się otworzyć schowek w tym momencie. Tak, wydaje mi się, że tam parę opcji doszło do tego menu. No i też właśnie implementacja tego tutaj pokrętła na kierownicy do sterowania rozmowami i do sterowania prędkością wycieraczek. To są rzeczy, które doszły i które są bardzo, bardzo przydatne. Co jeszcze? No, jeżeli się podobają mi się te Podoba mi się to, że ten system jest rozbudowany. No mam tu wszystko. Mam co potrzebuję. Mam Spotify'a, tak, do muzyki, jak potrzebuję coś puścić ze Spotify'a. Mam radio zwykłe, radio internetowe. Mam podłączony swój dysk USB z muzyką. Jest możliwość przez Bluetooth. Więc no, tych opcji jest dużo i te opcje są na tyle dobrze zaimplementowane, że są używalne. No tam na przykład odtwarzać muzyki w USB moim zdaniem mógłby obsługiwać playlisty, ale no, prawdopodobnie jest to opcja, z której mniejsza ilość użytkowników Tesli korzysta, więc dlatego się tym nie zajmują. No cóż. Bycie w mniejszości jest czasami ciężkie, ale daje radę. No i te wszystkie podoba mi się też ten podczas świateł. No to jest fajne, to jest taki się wydaje bajer, ale na przykład jest to bardzo fajna atrakcja dla dzieci, tak? Jak są jakieś dzieci, czy nawet dla własnych, czy dla jakichś na potro, to jest bardzo fajna atrakcja, żeby pokazać, wgrać jakąś piosenkę, żeby zrobić taką małą imprezę. Bardzo fajne zastosowanie. No i to, co wprowadzili właśnie na przełomie roku w ostatnie święta, czyli synchronizacja tego Lightshow z innymi Teslami, no robi wrażenie. Przepraszam za zmianę głosu, ale że tak powiem, mi się skończył. Zasło mi w gardle strasznie. Przepraszam, skończył mi się głos. W każdym razie mówiłem o Light Show, że robi wrażenie, jak jest synchronizacja. Co jeszcze z fajnych rzeczy? Efektywność energetyczna. To, co pokazywałem na statystykach, czyli te 173 Wh na kilometr. Jeżeli coś pomyliłem, to przepraszam, bo w tym momencie nie mam tego na ekranie. To jest bardzo dobry wynik. Jako średnia, i to taka średnia, tak jak mówię, gdzie zrobiłem dużo, dużo takiej jazdy trasowej, czyli autostrady Esli, pod limity prędkości oczywiście. Nie jeżdżę jakoś specjalnie wolno. To jest w ogóle mega. I to się przekłada na zasięg, na to, ile energii zużyje z baterii, tak,
ile kilometrów dojadę na tej samej baterii. Dobra. Teraz tak. Co mi się nie podoba? Albo inaczej. Co chciałbym mieć? Poza tym, co mówiłem, że te wycieraczki. To powiem tak. Poza tym, że tak jak mówiłem, to te wycieraczki, no to powiem tak. Sentry Mode zużywa dużo prądu, a ja, no zdarza mi się parkować poza garażem, teraz kiedy jeszcze nie ma ogniazdka. I wtedy wolałbym, żeby ten Sentry Mode sobie chodził w razie, jakby coś, ktoś głupiego chciał zrobić, żeby się nagrało. Oni to poprawili też aktualizacją, że da się ten właśnie Sentry Mode ustawić, tam czas nagrywania i to, że żeby z kamer się nie aktywował. No ale ja wolę na te kamery mieć tak dla bezpieczeństwa. Co mi się jeszcze nie podoba, co chciałbym mieć? Wentylowane fotele. Sobie widziałem właśnie, jak to wygląda w najnowszej Tesli Model 3 w popularnym Highlandzie. No i to jest naprawdę super opcja. W lecie bym to widział, żeby mi to wiało tutaj z fotela w lecie, no i wszystkim pasażerom. Co chciałbym mieć? No, zawsze by się przydało więcej miejsca w bagażniku. Ale to, co jest, jak na sedana i ogólnie wcale nie jest źle. Bo potrafiłem się do niego spakować praktycznie na dwutygodniowy wyjazd z rodziną. I no, może jakieś drobne problemy były, ale nic takiego, że musieliśmy coś jakoś bardzo zostawiać. No i co jeszcze? No, ubolewam nad tym, że nie ma opcji domówienia sobie haka. Bo teraz jest taka sytuacja, że muszę coś większego przewieźć i trzeba kombinować. Ja tak to bym po prostu wynajął sobie jakąś przyczepkę większą i może w ten sposób by się dało to ogarnąć temat. Co jeszcze? No z takich rzeczy, no to w kwestii asystenta kierowania, czyli autopilota popularnego, no to nie podoba mi się to, że właśnie nie można tam wyłączyć wycieraczek. Bo tak jak mówię, one po prostu źle działają. Nie można też wyłączyć automatycznych świateł długich. Natomiast automatyczne światła długie był moment, że działały beznadziejnie. Teraz działają moim zdaniem dobrze. No ale do tego jest, że tak powiem, można sobie zamówić Sexy Buttons i oni mają, Sexy Buttons mają opcję, żeby to obejść. No, oczywiście jest to jeszcze jakaś ingerencja w ten ten zamysł tutaj niby, ale no jak trzeba tak, to trzeba tak. Co mi się jeszcze tak średnio podoba, to to, że na przykład ten mechanizm wyłączający to utrzymanie na pasie ruchu tego autopilota jest troszkę zbyt czuły. W
sensie na przykład prędkości. Jak jadę na autostradzie 140 na godzinę i nawet na chwilę przyspieszę ponad to, to on mi już zabiera możliwość korzystania z autopilota. Nawet jeżeli to przez przypadek mi się stało. No, troszkę przerost kary do, że tak powiem, przewinienia moim zdaniem. No, ale to tylko tak moje zdanie. Tego się nie zmieni, z tym trzeba żyć. Zawsze można się zatrzymać i ruszyć ponownie. No dobra, kończymy te moje wywody, zwłaszcza, że mój głos już nie wyrabia. No ogólnie, tak jak mówię, jestem zadowolony. Jestem naprawdę zadowolony z tego samochodu. Na pewno będę starał się go użytkować jak najdłużej. No. I tutaj na koniec właśnie wspomnę, jak najdłużej użytkować, że od Putrani do tej pory nie miałem żadnych awarii. Ani nie musiałem wzywać serwisu mobilnego, ani tym bardziej nie musiałem jechać do serwisu w Warszawie. A przeglądów nie ma. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, słuchanie. Wiem, że może być ciężko mnie słuchać, bo przerwy, bo jakieś tam rzeczy, no ale tak mówię i może kiedyś się wyćwiczę, ale na razie jest jak jest. Co dalej? Mam jeszcze dwa tematy, które chciałbym poruszyć w EV-logach. Jeden z nich to jest Tesla w trasie, tak? Czy ogólnie samochód elektryczny w trasie, czyli podsumowanie tego, jak wyglądał właśnie ten, co mówiłem, dwutygodniowy wyjazd wakacyjny, co się udało, co się nie udało, czego się dowiedziałem, jakie miałem przyrody. No i też może tam przed ostatnią trasę też, bo też to trochę inaczej wyglądało. No, a drugi temat to taki z drugiej strony troszeczkę chciałbym też zrobić. Czyli elektromobilne bolączki. Czyli co z tego, co mówią media o samochodach elektrycznych, jest po części prawdą, tak? Czyli jest jakiś problem z tym związany. Chciałbym omówić, co mnie spotkało, co zauważyłem, co i czego to też być może być wina. No więc tak, na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!